Dziś obchodzimy święto katedry świętego Piotra. Kojarzy nam się słowo katedra z budynkiem, kościołem, który należy do biskupa. Ale tak naprawdę pierwsze znaczenie katedra wiąże się ze słowem nauczać, słuchać także, rozbrzmiewać naukę i wiąże się z fotelem, z krzesłem, z tronem, na którym zasiadał biskup nauczający. Gdybyśmy zajrzeli do, a więc idzie o nie tyle budynek, tylko idzie o miejsce związane z autorytetem, z nauczaniem, z tradycją, z odpowiedzią Kościoła, tam gdzie zasiada następca świętego Piotra. Gdybyśmy jednak popatrzyli na kalendarz sprzed 1962, to moglibyśmy zobaczyć, że Kościół katolicki obchodził dwa razy święto katedry świętego Piotra. 18 stycznia było to święto tej katedry, która jest w Bazylice świętego Piotra. Z tyłu bazyliki w apsydzie jest taki fotel, możemy powiedzieć, taki tron, którego podobizna znajduje się w Krakowie w kościele świętego Piotra i Pawła. Prawdopodobnie zawiera jakieś wcześniejsze elementy katedry wcześniejszych papieży w Rzymie. Ale ta katedra została uświetniona, podniesiona do rangi święta kościelnego w XVI wieku dopiero, wtedy kiedy szerzyła się reformacja, kiedy był także Sobór Trydencki, kiedy starano się także przypomnieć o znaczeniu nauczania następcy świętego Piotra. Wcześniej natomiast do XVI wieku wspominano pierwszą katedrę świętego Piotra, pierwsze miejsce, gdzie Piotr nauczał. Nie w Jerozolimie, ale w Antiochii Syryjskiej. Dzisiaj to jest miasto, które w tureckim języku brzmi Antakya, zgrecyzowane to nazwa wcześniejsza, albo też Hattaj, czyli to jest nazwa arabska, bo większość ludności teraz tam po arabsku mieszka i mówi. Jeżeli się zbliżymy do miejsca uważanego za to miejsce, tą siedzibę i tam, gdzie znajdował się pierwszy tron nauczającego świętego Piotra, naprawdę tego pierwszego z papieży, to zobaczymy przylepioną jakby do ściany, do wysokiej skały, taki fronton, który, jeżeli znamy trochę architekturę, przypomina budowlę z czasów krzyżowców. I rzeczywiście krzyżowcy zabezpieczyli jaskinię, która znajduje się za tym frontonem, która nie wiadomo odkąd jest i nie wiadomo od kiedy była używana. Jest tradycja, która mówi o tym, że w tej jaskini gromadzili się wyznawcy Jezusa w połowie I wieku, że prześladowani chrześcijanie także gromadzili się w tej jaskini, która została w jakiś prosty sposób bardziej, nie tak okazały jak teraz zamknięta, w której postawiono filary, które można widzieć, kiedy się wchodzi do tej świątyni, w której także znajduje się ołtarz, którego część jest jakąś częścią dawnego ołtarza stojącego na tym miejscu. W tej jaskini, świątyni zarazem góruje postać świętego Piotra umieszczona w takiej niszy w dość dużej wysokości od posadzki. Ale to, co jest najważniejsze w tym miejscu, to można by powiedzieć dwie rzeczy, które są bardzo stare, mianowicie fotel, moglibyśmy kamienny powiedzieć, czyli tron biskupi, czyli katedra świętego Piotra. Zanim Piotr został biskupem pierwszym Rzymu, tam właśnie sprawował swój urząd biskupa. Drugie miejsce bardzo ważne to źródło, które płynie nie wiadomo od kiedy, ale prawdopodobnie kiedy chrześcijanie w tym miejscu gromadzili się z powodu prześladowań, mogły tam mieć miejsce także i liturgię, i także liturgię chrztu. Zwracam uwagę na to, że w tej Antiochii ostatnie prześladowanie, bardzo krwawe, z wielkim dręczeniem i męczeniem tych męczenników, jeszcze miało miejsce w 311 roku.
A więc to jest ta pierwsza katedra świętego Piotra w Antiochii na terenie dzisiejszej Turcji, tuż przy granicy z Syrią. Przypomnę jeszcze raz, że wspominamy dziś instytucję, katedrę, nauczanie, osobę tego, który jest następcą świętego Piotra. Taki jest sens tego świętowania w obecnym Kościele pod jedną datą, 22 lutego, a nie tak jak przez kilka wieków było 18 stycznia dla katedry w Rzymie, a 22 lutego dla katedry w Antiochii. Pamiętajmy o Kościele nauczającym przez sobory, ale także przez osobę następcy świętego Piotra, papieża. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.